From a serpent's bite among these. Well, you work so hard that you can't sleep nights among these. Jest stąd tylko jedno wyjście. Nie chcę tak odejść. Jeszcze nie, Boże. Gary Hamilton. Gary Hamilton! Gary Hamilton! Here. Tu.
Porucznik Gary Hamilton? Został pan ułaskawiony. Wszystko nabierze sensu po przeczytaniu dokumentu. Weszła poprawka przewidująca amnestię dla przestępców politycznych. Biorąc pod uwagę pańskie zasługi wojskowe, w imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych na mocy powyższej poprawki ogłaszam, że pańska kara została złagodzona. Nakazuję pańskie natychmiastowe zwolnienie. Jest pan wolnym człowiekiem. Chodź, Johnny. Ile płacę? Nic. Zarabiam na strażnikach, a nie na więźniach. Nie, należy płacić za wszystko. Ile siedziałeś? 10 lat. Ruszajmy. Czeka nas długa droga. Udanej podróży. Dziwnie jest wrócić do upału i południowego kurzu po spędzeniu tak długiego czasu w West Point. Jest pan kadetem?
Jeszcze przez rok i zostanę oficerem. Kawalerii? Tak. Muszę zdecydować, czy kontynuować karierę wojskową, czy wrócić i pomóc ojcu. Co pan woli? Żonę, która będzie kierować moim życiem. Gdybym miał jakikolwiek wybór, ożeniłbym się i założył rodzinę. Dlaczego pan tego nie zrobi? Mój ojciec ma wobec mnie wiele planów, więc nie mam wielkiego wyboru. Jesteś z tych okolic? Tak, mój ojciec jest właścicielem kopalni Kraden. Nazywa się Dick Akombar. Akombar? Tak, zna pani mojego ojca? Oczywiście, widujemy się bardzo często na targach w Torrent. Nie wiedziałam, że ma tak dużego syna. Myślałam, że jest kawalerem. Wdowcem. Mama zmarła, gdy miałem 5 lat. Przykro mi. Chcesz wysiąść tutaj? Przekaż ojcu, że Gary Hamilton wrócił do miasta i przyjdzie do niego o zachodzie. Jak się nazywasz? Gary Hamilton. Jesteś znajomym mojego ojca? Zapomniał tego. Weź i oddaj mu, kiedy przyjedzie was odwiedzić. Czego szukasz? Amunicji i konia. Weź to. Nie mam nic więcej. To tylko $10. Najlepsze, co mogę ci za to dać, to stary huragan. To dobry koń. Sam się do niego trochę przywiązałem. Nie będę zaskoczony, jeśli jemu też wypadną zęby. Jak mawiał mój dziadek, zwierzęta upodabniają się do właścicieli. A teraz coś wyjątkowego. Jest szybszy od sprężyny. Podoba ci się? Zawsze byłem dla ciebie dobry. Byłeś pewien, że znajdziesz mnie tutaj. Zapewne nawet nie pomyślałeś o tym, że mógł zabrać mnie diabeł. Na pewne rzeczy nie ma co liczyć. Zobaczymy.
W dziesiątkę. Nie zakręcił się tak od ostatniego tornada. A propos, jedna z moich kości mówi, że kolejny przyjdzie wieczorem. Bardzo dobre strzały, ale chciałbym poznać kierunek wiatru. Co więcej, obaj nie mamy zbyt wiele mięsa na kościach, więc lepiej schowajmy się w porę, bo nas zdmuchnie. Ile nam zostało? Do zachodu. Lata mijają, Gary, a to miejsce pozostaje opuszczone przez Boga. Próbujesz coś zbudować i zanim się obejrzysz, nadchodzi tornado. Chodź, koniu. Ostał się jedynie twój stary dom. Najwyraźniej Hiszpanie zbudowali fortecę. To nie jest zwykły budynek. A Kombar tam mieszka? Tak. Król i jego gęś. Odebrał ci też Mary. Uważam ją za podłą. Wiem, co czujesz, ale nie wszystkie dziewczyny takie są. Co planujesz? Poczekam, aż chmura tu dotrze i ruszę do miasta. Z tobą i tym tornadem Akombar będzie miał niezłą noc. Ranny. 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 W ten sposób robisz sobie wrogów. W ten sposób możesz zyskać całą władzę. Pragnę tego dla mojego syna Dicka. Już idę, Jim. Rosie, spójrz. Jest tak zakochany, że nosi ze sobą łóżko. Pośpiesz się, Joe. Potrzebujemy jeszcze dwóch. Spodziewasz się orgii? Dalej, Joe, nie mamy czasu. To mój pomysł na zabezpieczenie butelek. Przykryjemy je. Gdy nadejdzie tornado, szynk może wylecieć w powietrze, ale gorzałka będzie bezpieczna. Masz łeb. Dzięki. Wysiadaj. Dobrze cię widzieć, a twoi bracia? Czekają na nas na ranczu z twoim ojcem. Bockport jest tam. Witaj, Dick. Cześć, a moje torby? Przyniosę je, chodź. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Wpadnij do nas, gdy przyjedziesz na targi ze swoim ojcem. Żegnaj, panie Akombar. Nowe podboje. Jeśli to coś poważnego, to wraz z braćmi urządzimy ci najlepsze porwanie.
Pomożemy mu, torując drogę. To będzie szybka kariera polityczna. Zostanie wybrany na senatora. A z moimi pieniędzmi i władzą z łatwością zostanie... gubernatorem stanu. A potem... prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dobrze wyglądasz, synu. Cieszysz się z powrotu? Pewnie. Minęło sporo czasu. Miło mi cię widzieć, synu. Mnie ciebie też, tato. Uwaga! Armia Santa Maria jest na pańskie rozkazy. Jak trzej muszkieterowie. Może pewnego dnia zostanę waszym D'Artagnan. Gdzie jest Mary? W środku. Ucieszy się, że już jesteś. Chodź. Juanito! Welcome home, Chico. I'm so happy to see you. Witaj w domu. Dobrze cię widzieć. Mary przygotowała dla ciebie najlepszy pokój. Witaj w domu. Dziękuję, Frank. Chodźcie na drinka. Witaj. Wyglądasz bosko w mundurze. Być może, ale pewnie marzy, żeby go zdjąć i wziąć ciepłą kąpiel, prawda? Powietrze jest zbyt spokojne. Tornado. Będzie jeszcze gorzej. Zawsze tak jest przed tornadem. Pamiętacie to sprzed 2 lat? Staruszkowie mówią, że dziś będzie jeszcze gorzej. Na co czekasz? Przecież wpadłeś na drinka. Polewaj. Dobrze. Czego się napijesz? Napiję się po kąpieli. Pójdę z panem majorze Akombar. Tato? Nieznajomy, który wysiadł na skrzyżowaniu, powiedział, że złoży ci wizytę o zachodzie słońca. To chyba twój znajomy. Kto? Nazywa się... Proszę. Gary Hamilton. Co to? Drapieżne ptaki. To przez tornado. Zwierzęta wyczuwają kłopoty i ich unikają. Zostawił ją w dyliżansie. Oddasz mu ją? Idziesz? Oczywiście, Dick. Chodźmy. Należy do niego. Włożyliśmy ją do dyliżansu jako dowód przeciwko niemu. Zamknij się. Nie wspominajcie o tym w moim domu. Jeśli naprawdę zamierza przyjechać, to będziemy na niego czekać. Upewnimy się, że nie wejdzie tu żywy. Wam też powinno na tym zależeć. Mój syn nie może się o niczym dowiedzieć.
Może być pan tego pewien. Zbierzcie ludzi i spotkajmy się za miastem. Dostał dożywocie. Myśli pan, że uciekł? Nie dowiemy się, bo zginie. A jeśli coś się stanie? Chcę go martwego. Słyszałeś, Miguel? Zatrzymaj go. Raz na zawsze. Wynocha. Powraca duch. Będzie pragnął tylko jednego. Zemsty. Martwisz się? Nie. Ale twój syn podejrzewa, że tak. Zapytał, czy znam Garego Hamiltona. Co powiedziałaś? Powiedziałam, że go nie znam. Że nigdy wcześniej nie słyszałam jego nazwiska. Może taka jest prawda. Nie miałam czasu go poznać. Miałam tylko czas go zdradzić. Niech tak zostanie. Nie znałaś go, rozumiesz? Dick nie może się dowiedzieć. Hamilton nie dotrze tu żywy. Przybyszy czeka huczne powitanie. Co pan na to, sędzio? Cześć, wujku Jonathanie. To prawda, że dziś w nocy przyjdzie wiatr? To pewne. Zostańcie w domu. Żadnego wyglądania przez okna. Będzie latało mnóstwo niebezpiecznych przedmiotów. Już zaczyna powiewać. Nie. Nie wolno tak, maleńka, bo wujek Jonathan nie będzie nic widział. Nadeszła pora. Wiatr zaraz tu będzie. Niech szybko pójdą spać. Ty też lepiej zostań w domu. Akombar pewnie spróbuje odstraszyć wiatr.
Gdzie on się podział? Oszalałeś? Za mną. Nie oddalajcie się. Wróćmy do miasta, zanim wzajemnie się wystrzelamy. Jim, rozdzielmy się. Idźcie naprzód rancza. Jeśli nie znajdziemy go tutaj, to na pewno pójdzie tam. Racja. To prawda, że Akombar oferuje nagrodę? I to dużą. Ale najpierw trzeba go złapać. Kogo szukacie? Pilnuj własnego nosa. Wracaj do domu. Nie ruszaj się stąd. Przeklęty wiatr. Chodźmy. Nigdzie go nie ma. Biegamy w kółko. Jeśli tak dalej pójdzie, to stracimy 10-tysięczną nagrodę.
Po co zabił w dzwon? To nie ministrant. Widziałem, jak wiązał dzwon przy drzwiach wejściowych. Ktoś musiał go rozwiązać. To przyniesie pecha. Jim? Kłamca. Możemy się napić. Prawie cię nie poznałem. Co się dzieje? Pewnie wiatr rozwiązał dzwon. A strzały? Pewnie jakiś pijak próbuje odstraszyć tornado. Wypijmy za twój powrót. Spróbujesz whisky? Nie.